Dzisiaj poniedziałek, ale wolny, bo karnawał się zaczął. Dzisiaj poranny trening. Ja już po dwóch walkach jestem, także mam odpoczynek. A tak wyglądają pozostali. I wtedy zacznę biec. Pozdrawiam, miłego dzionka wszystkim. Idę sobie, pobiegam. Tak jak wczoraj. 3-4 km. Na pewno dobry wybór, jeżeli nie ma treningu. Pobiegać sobie. A tak wygląda moja trasa z górki, żeby dojść do jeziora. 2 km w dół. 2 km w czasie spokojnym, 15 minut, także truchcikiem. Jeszcze jak biegam, to robię tak ciosy jak przy biegu bokserskim. Zobaczymy, czy jeszcze pamiętam, jak się gotuje stejki. No. Coś tam jeszcze umiem. Kuchnia nie jest taka zła. Ziemniaczki. Jestem już na dole, tutaj właśnie Lagoa. Ludzie sobie biegają, jeżdżą na rowerze. Całe jezioro dookoła to jest chyba 7 km. Może nawet nie. Także całego nie będę dzisiaj okrążał. Przebiegnę 2 w jedną stronę, z powrotem 2. No i może jeszcze pod górkę. Siemano wszystkim, jest 9 rano, piękna pogoda, niebo niebieskie. Dzisiaj dzień wolny, tutaj karnawał, także nie ma zajęć jiu-jitsu, ale nie ma obijania się, nie ma poddawania się, jedziemy. Obrigado. Bota reto. Dwa kilometry przebiegnięte. Chwilę sobie odpocznę. Napiję się. I z powrotem. Także jeszcze dwójka. Już się ściemnia. To jest Lagoa, czyli jezioro w Rio de Janeiro. Tam na górze jest Chrystus. Ostatnie 2 km pod górkę. Tak jak widać, zauważyłem, że mimo że miesiąc nie biegałem dużych dystansów, biegałem krótkie. No, to jest o niebus. A ja sobie będę tutaj dookoła biegał. Cześć! Godzina 18, miałem iść na tańce, ale jeszcze jest jasno, jeszcze zdążę trening zrobić, także przebiegnę się kilka kilometrów. Nie zaszkodzi mi potańczyć jeszcze zdążę. Lepiej niż było 2 miesiące temu. Może dlatego, że nie ważę 110, tylko ważę 103. Całkiem inna bajka.